Cześć, dzień dobry. Tutaj cztery trymestry. Ja mam na imię Iza i spotykamy się dzisiaj na naszym kolejnym podcaście, do którego zaprosiłam Kaję Bochniak. Cześć, Kaja. Witam, dziękuję bardzo za zaproszenie. A ja dziękuję, że się zgodziłaś przyjąć zaproszenie nasze i pogadać z nami. Kaja, słuchajcie, zajmuje się numerologią i nie wiem, czy wiecie, czym jest numerologia, bo ja szczerze mówiąc nie za bardzo wiem. To znaczy wiem tylko tyle, że numerologia to jest takie coś, że tam się dodaje te liczby z daty urodzenia i z tego coś tam. Ja na przykład wiem, że jestem szóstką i z tego, co słyszałam u Kai na Instagramie. Tak, ja też. Też jesteś szóstką. Dobra, to o tym sobie pogadamy poza live'em. Natomiast powiedz nam właśnie, czym jest numerologia? Co to w ogóle jest za nauka? No właśnie, jak już tu powiedziałeś, że nauka, to pewnie sporo osób by się oburzyło, że numerologia to nauka. Ja nie wiem, czy to nauka, czy nie nauka. Ja myślę sobie o tym jako o wspaniałym narzędziu, które po prostu może nam pozwolić rozwijać siebie. Bo dzięki numerologii, która analizuje naszą datę urodzenia oraz wszystkie imiona i nazwiska, które mieliśmy nadane formalnie, możemy zrobić taką dogłębną analizę naszej osobowości, czyli z jednej strony po prostu poznać siebie lepiej, zrozumieć trochę, co jest naszym potencjałem, z jakimi wyzwaniami mierzymy się w życiu. Możemy też zrozumieć, jakie liczby, jakie energie może sprzyjają nam w danym okresie życia i w związku z tym, jak możemy to wykorzystać, ale też jakie niesie to wyzwania i w związku z tym, jak możemy się wesprzeć w danym czasie. Ja korzystam z numerologii już od 10 lat, od mojej pierwszej analizy, kiedy poszłam zupełnie naprawdę przypadkiem, choć oczywiście nie ma przypadków. No właśnie. Na pierwszą lekcję o numerologii z moją koleżanką i po prostu zostałam kupiona kompletnie i zostałam na rok, tak, chodząc po prostu na takie lekcje dwa razy w tygodniu właśnie z tą moją koleżanką. I dla mnie to było takie, jakby zanim tam poszłam, to bardzo dużo interesowałam się psychologią, bardzo dużo interesowały mnie emocje ludzkie, dlaczego ktoś sobie z czymś radzi, czemu ktoś jest lepiej zorganizowany, a inna osoba bardziej skryta. Jakby no skąd te różnice w naszych osobowościach, z czego to wynika. I numerologia była dla mnie po prostu takim objawieniem, że tam poznałam wytłumaczenie tylu różnych rzeczy. Okazało się też, że każdy z nas ma inną drogę życia, każdy z nas ma inne wyzwania, każdy z nas łatwiej lub trudniej je realizuje. I to przez te lata jakby też prowadzenia tych różnych analiz numerologicznych dało mi takie ogromne poczucie pokory i też tolerancji do innych osób. Bo okazuje się, że zachowanie, które ja oceniałabym jako głupie, chamskie albo jeszcze w inny sposób negatywne, jest po prostu jakimś mechanizmem obronnym u danej osoby albo jest czymś, co ona próbuje jakby zrobić, czymś, czym sobie nie może poradzić albo wynika to jeszcze z jakichś innych kwestii w jej osobowości. I okazuje się, że my zaczynamy zupełnie inaczej patrzeć na drugą osobę, przestajemy trochę oczekiwać rzeczy, których tam nie dostaniemy, a zaczynamy rozumieć, jaki ta osoba ma potencjał. I oczywiście to samo też dotyczy nas, że przestajemy trochę być kimś, kim nie jesteśmy, bo zaczynamy rozumieć, gdzie leży nasz potencjał, a to już nie jest o nas. Więc to jakby droga moja z numerologią to jest też taka droga do zrozumienia tego, jak żyć bardziej w dobrostanie, bliżej siebie, bliżej tej świadomości, kim po prostu jestem i żeby było mi lżej, łatwiej i no, po prostu przyjemniej w tym życiu. Czy ty na co dzień zajmujesz się tylko tym? Numerologia jest tym, czym właśnie, no nie wiem, to jest twoja praca po prostu, tak? Obecnie tak. Już półtora roku chyba prawie jestem, że tak powiem, numerologiem na pełen etat. Wcześniej pracowałam w bankowości przez ponad sześć lat. Zajmowałam się produktami bankowymi, wdrożeniami jakichś procesów, różnymi projektami. I to też sprawiało mi ogromną przyjemność.
Natomiast numerologia od zawsze była moją ogromną pasją. Ja po prostu po pracy miałam różne kolejki koleżanek, znajomych i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też zanim te kolejki zaczęły się ustawiać, to ja po prostu liczyłam wszystkich wszędzie, bo tak mnie to ciekawiło, że te liczby po prostu się sprawdzają. Czyli jak kogoś poznawałaś, przepraszam, że tak. Cię bo to było, ja jestem Kaja, powiedz mi jak Twoją datę urodzenia, tak? No właśnie, wiesz co, powiem Ci, że znalazłam sobie dużo różnych sposobów, jak pytać o to umiejętnie, żeby to było takie, że a niby spytałam, kiedy ktoś ma urodziny, tak jak na przykład przyszłam do nowej pracy, to w moim zespole powiedziałam, że wiecie co, a może fajnie by było zrobić taki kalendarz urodzin, bo możemy sobie wtedy dawać prezenty życzenia, no to powiedzcie, jakie macie daty urodzenia. Dobre, dobre, naprawdę. Tak. No i wtedy już miałaś wszystko jak na dłoni, tak? Nie wiem, czego możesz się spodziewać, po kim, co się może zadziać, tak? Wiedziałam, komu mogę bardziej przypiec, a przy kim mogę, muszę być jednak bardziej z wyczuciem. Także, no, trochę jest tak, że mi się żyje łatwiej, nawet, nie wiem, zatrudniając kogoś, tak? Jak czas temu zatrudniałam właśnie asystentkę do pomocy, no to po prostu pierwsze pytanie w procesie rekrutacji, jaka jest twoja data urodzenia? Mm-hmm. Słuchaj, Kaja, a twój partner, czy jak się poznaliście, znaczy nie wiem, może się poznaliście, jak jeszcze nie interesowałaś się numerologią, ale może już się interesowałaś, to jak to było też, data urodzenia? Z moim partnerem znam się stosunkowo krótko, bo chyba 4 lata z kawałkiem, więc jak najbardziej już byłam wtedy bardzo zainteresowana numerologią. Natomiast faktycznie wtedy jeszcze moja wiedza była, no, była już spora, ale jeszcze nie wiedziałam dużo, nie wiedziałam jeszcze tylu rzeczy, co teraz, może tak to ujmę. I faktycznie było tak, że ja poznałam go na wycieczce takiej autokarowej i taki ciekawy się wydawał, no to też tam tymi swoimi różnymi sposobami się dowiedziałam, jaką on ma tą datę urodzenia. No i tak liczę i stwierdziłam, no nie, jedynka numerologiczna, w ogóle Boże drogi, bez sensu, bo to dla szóstek mi się wtedy wydawało, że to się nie nadaje, bo jakby te, wtedy byłam na takiej wiedzy, że tylko liczby urodzenia się sumuje, czyli ja jest szóstką, on jest jedynką, no to się nie nadaje, bo to się sumuje do 7, a to nie jest liczba na związki. Ale oczywiście to nie jest prawda, to się bada dużo głębiej, tam trzeba wejść jakby zupełnie bardziej szczegółowo w datę urodzenia. I okazało się, że paradoksalnie to było coś, co mi pomogło z taką lekkością podejść do tej znajomości, no i dalej rozwinęło tą znajomość, bo wiadomo, że jak mniej ci zależy, to wtedy wszystko wychodzi bardziej naturalnie. Także, ale na naszej pierwszej randce robiłam mu bardzo szczegółową datę analizy jego osobowości. Boże, to słuchaj, to nawet gdyby to się dalej nie przerodziło w związek, to i tak chłopak wyszedłby po prostu, wiesz, no. Nie, on był trochę przerażony w takim sensie, jakby pozytywnie zaciekawiony tym, co robię, ale był trochę przerażony tym, że on mówił, bo ja mówiłam, a ty takim furiatem chyba trochę jesteś. Się tak na mnie patrzy, Boże, skąd ty to wiesz? Ja to ukrywam. Wiesz co, ale teraz tak sobie myślę, że tak, z jednej strony to nawet taka prosta analiza, powiedzmy, tylko to sumowanie daty urodzenia, tak, czyli dzień, miesiąc i rok jednej i drugiej osoby, czyli no, partnerów, no to może dać taki obraz, że oj, no nie, kurczę, to te dwie liczby to w ogóle nie, ale nie, jakby jak spojrzymy na to inaczej, czyli od tej strony, że okej, to jest dobra dla mnie wiadomość, bo ja wiem, nad czym ja mam pracować u siebie i wiem, jak postępować z tym partnerem, gdzie po prostu są jego słabsze punkty, gdzie są mocne, co wspierać, gdzie odpuszczać, więc jakby to nie ma znaczenia, że gdzieś tam dwie dane liczby nie mogą być razem ze sobą. Mhm. Tak? Wiesz co, jakby tak, to co mówisz jest po części prawdą, natomiast wtedy bardziej chodziło o to, że ja gdzieś tam miałam taką wiedzę, że jakby najlepiej to stworzyć związek na 6. Czyli jak ja jestem szóstką numerologiczną, to powinnam szukać 9 albo jeszcze tam jakieś liczby, która daje taką największą gwarancję, że to jest taki stabilny związek oparty na miłości.
Natomiast na 7 związki to są często takie związki, gdzie jest duża izolacja, gdzie jest no jakby takie duży indywidualizm, niezależność, no i to trochę jest liczba, która nie do końca sprzyja relacjom, więc tutaj nie do końca chodzi o to, że ja się zastanawiałam, że on jest jedynką i jakie ma cechy, a ja jestem szóstką, tylko po prostu z samą tą sumę sobie stwierdziłam, że to w ogóle nie ma sensu, ale oczywiście to nie była prawda, bo jakby to, jakimi my, to jest też jakby cenna informacja, że to, jakimi liczbami jesteśmy, daje nam mniej więcej informację o około 50% naszej osobowości, więc nawet jeżeli ja bym tylko powiedziała, że on jest jedynką, a ja szóstką, to i tak zostaje jeszcze druga połowa, która no, nie wiem jaka jest, tak? Bo to wszystko zależy, jaki on ma dzień urodzenia, jaką ma energię w imionach i nazwiskach, jakie ma oczekiwania w związku i tak dalej, i tak dalej. Tam może naprawdę bardzo, bardzo szczegółowo wchodzić. I faktycznie robiąc taką analizę i dla mnie, tak, jako osobistą analizę, później też nakładając na to analizę partnerską, okazuje się, że to nie jest jakby wyznacznik, że z tym partnerem się uda, a z tym nie uda, więc ja jestem daleka od takich osądów, ale widać pewne tendencje, widać, że w tym związku wyzwania na przykład będzie komunikacja, bo może partnerzy są zamknięci, albo w tym związku wyzwaniem będzie jakiś inny aspekt, bo mówią o tym te liczby, więc to moim zdaniem jest bardzo, bardzo ciekawe. No i znowu jakby wracamy do tego, lepiej zaczynamy poznawać siebie, otoczenie i rozumieć po prostu te wszystkie zależności, no i z taką większą świadomością po prostu do tego podchodzić. A powiedz Kaja, bo no to nie jest tylko właśnie ta data urodzenia, prawda? Co jeszcze bierze się pod uwagę do tej analizy numerologicznej? Jakie parametry, jak to się liczy w ogóle? Dlaczego to jest ważne, a coś innego nie? Jeżeli chodzi o taką analizę osobistą, to bierze się pod uwagę też imiona i nazwiska. Czyli znaczenie ma to, jakie mamy wszystkie nasze nadane imiona, czyli pierwsze, drugie, nie wiem, na chrzcie czasami ktoś ma jeszcze inne, potem zbierzmowania, tak, nazwiska. Czyli, okay, tutaj czyli takie imię zbierzmowania też bierze się pod uwagę, tak? Tak, dlatego okay. Że liczą się wszystkie imiona, które są nadane urzędowo lub kościelnie, bo to są zapisane w dokumentach formalnie i one mają dla nas energetyczne znaczenie. I teraz dostaję czasami pytania takie, że na przykład jakaś kobieta się rozwodzi, chce wrócić do swojego nazwiska panieńskiego i chce się poradzić, czy to będzie dla niej korzystna zmiana. Natomiast numerologicznie to są jakieś takie niuanse, na które to wpłynie, ale generalnie to nie ma znaczenia numerologicznego, bo na nas działają wszystkie nazwiska, które kiedykolwiek nosiliśmy. Czyli jeżeli ja panieńskie mam Bochniak, a potem po ślubie przyjmę jakieś inne nazwisko, to Bochniak moje panieńskie, mimo że ja już go nie używam, ono dalej na mnie działa, ono jakby zostaje w mojej energetyce i to, co jest nowe, po prostu się nadpisuje. Czyli jak wracam do czegoś, co już mam w swojej energetyce, to nie następuje żadna zmiana. Okej, to ja zapytam teraz odwrotnie. Na przykład chcę wyjść za mąż. Mąż ma na nazwisko, znaczy nie mąż jeszcze, tylko partner ma jakoś tam na nazwisko. To czy ja mogę sobie zrobić wcześniej analizę, czy korzystne będzie dla mnie przyjęcie tego nazwiska, czy niekorzystne? Jak najbardziej, tak? Jak najbardziej, można. Ja na przykład nie zmieniam nazwiska. Zrobiłaś to. Znaczy my akurat nie mamy nawet ślubu, więc nie miałam jakby tej... tego dylematu, natomiast faktycznie no, nie chciałabym go zmieniać. Tutaj są różne względy, ale faktycznie jest tak, że warto sobie to sprawdzić. I teraz dla tych wszystkich, którzy być może się przerażą i powiedzą, o mamo, no to nie wiem, zrobiłam sobie gorzej, albo po co ja zmieniam, albo teraz w ogóle nie zmienię, to chodzi o to, że można też to zrobić świadomie, czyli jest coś takiego jak harmonizacja portretu numerologicznego i to polega na tym, że my nadajemy energetycznie imiona. Czyli jeżeli ja chcę wziąć ślub
i zależy mi na tym, żeby nosić nazwisko partnera, bo po prostu też często tak jest. I to nazwisko wnosi jakąś energię, która no, będzie mniej korzystna niż obecna, to można po prostu przy okazji zmiany tego nazwiska nadać jednocześnie imiona energetycznie i wtedy finalnie ta jakby energia, która będzie na nas działać, będzie korzystna. Natomiast tu jest ważne to, bo często dostaję takie pytania i też, że jakby inni numerologowie w ten sposób robią, że tych imion nie wolno nadawać urzędowo, czyli to nie jest tak, że ja idę do urzędu i teraz sobie dodam Katarzyna albo jakiekolwiek tam inne imię, które mi wymyślił numerolog, bo to już jest mieszanie w karmie. To trzeba zrobić energetycznie, to jest taki proces, gdzie ja jakby w zgodzie z duszą, tak, wahadłem się tą, czy jakieś, może są też inne metody, ja znam tą metodę z wahadłem, po prostu konsultuję się z duszą, czy w ogóle ta zmiana jest możliwa, jeżeli tak, to jaki to ma być układ energetyczny i takie imiona się wtedy wymyśla i potem je się przepisuje i one jakby się wpisują energetycznie. I tutaj, jeżeli nawet by się zdarzył jakiś błąd, czyli numerolog by coś tam źle wymyślił, to po prostu te imiona się nie spiszą. A jeżeli my urzędowo sobie coś nadamy i ktoś tam popełni jakiś błąd, no to one się spiszą i my po prostu właśnie mieszamy sobie w tym naszym przeznaczeniu, w tej karmie. Dlatego no, po prostu takich rzeczy się nie robi. Bardzo ciekawy ten temat. A idąc dalej za ciosem, to zapytam o to, czy możemy, no podejrzewam, że tak już teraz po tej odpowiedzi, której przed chwilą udzieliłaś, ale jesteśmy w ciąży, w ogóle 4 trymestry są poświęcone takiemu podejściu do ciąży w duchu slow, takim bardzo opieramy się też na takich doświadczeniach skandynawskich. Natomiast kobieta jest w ciąży, ma już datę urodzenia dziecka, to czy... Załóżmy, że jeszcze, znaczy mogą ustalić z mężem czy z partnerem, jakie nazwisko będzie miało dziecko. To rozumiem, że też można to właśnie zrobić, tak? Policzyć, czy właśnie dobrze będzie, żeby miało nazwisko mamy czy taty, a może 2 nazwiska? Jeśli chodzi o dzieci, to tutaj jest taki wątek, może ja zacznę tak, generalnie jakby... W numerologii uważa się, że każda dusza, która przychodzi do tego życia, tak, przyjmuje ciało, rodzi się, to ona jakby wybiera sobie to, jakie będzie miała życie, wybiera sobie wyzwania, wybiera sobie cele, wybiera sobie jakieś doświadczenia z poprzednich wcieleń, z którymi przychodzi. I dlatego my w ogóle jesteśmy w stanie odczytywać te informacje, tak, bo to założenie istnieje. I teraz, jeżeli dziecko... Tak, już jakby kobieta jest w ciąży, jest tam dziecko, które no ma pewny swój pomysł na to, jakie będzie, z czym przyjdzie, z jakimiś też jakby te imiona i nazwiska, mimo że nam się wydaje, że my je wybieramy, no to nie jest przypadek, tak to może ujmę. I jest, ja też zostałam jakby tego nauczona, że nie do końca powinno się obliczać taki korzystny układ dla dziecka, bo po prostu dziecko ma przyjść tym, z czym ma przyjść. I nawet jeżeli ten układ jest niekorzystny, to on taki ma być. Można go potem zharmonizować, czyli nadać te imiona energetycznie, natomiast dziecko powinno się urodzić z tym układem, który ma być. No i ja przyznam szczerze, bo ja mam małe dzieci, tak, mam 2-letnią córkę i 3,5-letniego syna, że jak oni się rodzili, no to było przecież dla mnie ogromną pokusą, żeby tutaj ustawić po prostu idealny układ, idealne życie, tak. Oczywiście to nie jest tak, że imionami da się ustawić idealne życie, no ale na pewno można gdzieś tam poprawić, taki wspierający układ ustawić. I kiedy rodziłam swojego pierwszego syna, to było tak, że jeszcze jakby byłam przed kilkoma kursami numerologii, które zrobiłam później, no i nie wiedziałam tego, że to jest mieszanie w karmie. Generalnie faktycznie wyliczyłam taki układ, który mi się wydawał idealny i później okazało się, że popełniłam błąd. Generalnie układ, który mu nadałam, był okropny, był po prostu najgorszy z najgorszych.
Ja po prostu wiem teraz z perspektywy czasu, że to tak miało być. Po prostu on chciał się z czymś konkretnym urodzić i moje mieszanie w tym wszystkim nic nie dało, bo po prostu tak miało się to odbyć. Kiedy rodziła się już moja córka, to już miałam tą świadomość, że po prostu nie należy mieszać w tym wszystkim, nie należy tego robić, więc po prostu nadałam jej takie imiona, jak przyszły, nadałam jej takie nazwisko, jak przyszło. Ten układ jest taki okej w miarę. I ja jakby no, po prostu mam do tego takie podejście, że dziecko ma przyjść, czym ma przyjść. Jedyne, co zawsze zalecam, to nadawanie przynajmniej dwóch imion, dlatego że jest jakby tak w numerologii, w tych imionach i nazwiskach, że każdej literze odpowiada jakaś cyfra. Tak, czyli A to jest 1, B to jest 2 i tak dalej. Dzięki temu my jakby jesteśmy w stanie sumować tą energię, jaka wychodzi ze wszystkich imion i nazwisk. I teraz chodzi też o to, żeby była jakby przynajmniej jedna litera w tym samym ciągu imion i nazwisk, która odpowiada danej liczbie. Czyli przynajmniej jedna litera, która odpowiada jedynce, jedna, która odpowiada dwójce i tak dalej, aż do 9, bo wtedy ta osoba może korzystać ze wszystkich potencjałów. Jeżeli ktoś ma krótkie imię i nazwisko, na przykład, nie wiem, nazywa się Anna Zuch, tak? No to tutaj od razu wiemy, że tam są braki w potencjałach. I wtedy tej osobie jakby trudniej jest z tego korzystać, ona ma więcej wyzwań. Także to jest na pewno to, co zalecam, żeby na pewno nadać drugie imię, zwłaszcza jeżeli, być może nawet jakieś dłuższe, jeżeli pierwsze imię i nazwisko są krótkie, żeby po prostu zmaksymalizować tą możliwość korzystania ze wszystkich potencjałów. A jeżeli jest tak, że gdzieś faktycznie mamy już urodzone to dziecko, to można skonsultować się z numerologiem i po prostu zharmonizować jakby ten układ. Wtedy dzieciom się śpiewa to w formie piosenki te imiona, albo czyta jako wierszyk. Ja jakby zrobiłam to z moim synem i to działa, tak? Też na sobie to zrobiłam, więc mogę tutaj jakby potwierdzić, że faktycznie te zmiany zachodzą. Tak, dlatego że twoje imię jest krótkie i nazwisko też nie jest... Tak, ale ja akurat jakby miałam wszystkie potencjały wypełnione, tylko mój układ był bardzo niekorzystny, więc ja sobie po prostu go zharmonizowałam niezależnie jakby, tak? Bo to już było po bierzmowaniu i ja mam na drugie Katarzyna, więc to jest raczej długie. Także tutaj bardziej chodziło o to, nie ta kwestia potencjałów, tylko tego, że ten układ po prostu był, no utrudniał mi sporo w życiu, o tak. Dobra, czyli tak, czyli nie grzebiemy jednak wcześniej, zanim dziecko się urodzi, to nie kombinujemy, tylko dobrze jest zapamiętać, żeby po prostu nadać, jeżeli podoba nam się bardzo imię, nie wiem, Ewa, ta, który jest krótkim imieniem, Anna właśnie, to żeby nadać jeszcze to drugie czy trzecie nawet imię, prawda? No bo to nie ma żadnych. Tak. Jeżeli chodzi o rejestrację dziecka, możemy nadać trzy imiona i tak samo jest, jeżeli chodzi o chrzest, okej. Okay. No ale już partnera możemy sobie wyliczyć na szczęście. Tak, partnera można sprawdzać, wertować we wszystkie strony. Okej, okay. A teraz właśnie co na temat daty urodzenia, którą usłyszymy, pewnie kobieta idzie do lekarza, dowiaduje się, że jest w ciąży i tam od razu właśnie jest ta data urodzenia dziecka. No i co możemy zrobić z tą datą? Tak, no po prostu przejmować. To już wtedy można policzyć. No właśnie. To znaczy tak, no... Jakby u dziecka oczywiście ja sobie myślę, że numerologia jest o tyle fajna, że możemy trochę zrozumieć, kim jest ten mały człowiek, który przyszedł na świat, bo wiadomo, że rodzi się malutkie dziecko i my poznajemy je potem, im więcej czasu z nim spędzamy, no to trochę lepiej zaczynamy je rozumieć, ale jest też dużo niewiadomych, które po prostu dzięki numerologii możemy odkryć szybciej. I teraz, jeżeli jestem już w ciąży, tak, mam wyznaczony jakiś termin porodu, no to oczywiście wiadomo, że ten termin jest dosyć orientacyjny, bo wszystkie kobiety, które były w ciąży, wiedzą, że dziecko ma swój plan. Tak, i czasami, znaczy po prostu bardzo często trudno jest przewidzieć, jaka będzie ta faktyczna data. Natomiast jeżeli gdzieś mam wyznaczony na przykład termin na środek miesiąca, no to jest generalnie szansa, że jakby w tym miesiącu urodzę.
I wtedy już mogę na przykład miesiąc urodzenia dziecka mówi o tym, jaką relację będzie miało z mamą. I też jakie kody rodowe dostaje właśnie od kobiet z linii matki. I to jest już jakaś informacja, którą mogę sobie sprawdzić, którą mogę zgłębiać. I tak naprawdę na ten moment, kiedy jesteśmy w ciąży, to moim zdaniem jest jedyna informacja, którą numerologicznie możemy sprawdzić. No jeszcze bo... rok. Czy rok ma tutaj znaczenie? No tak, no w sumie tak. No rok też, ale tak naprawdę, no tak, no rok możemy faktycznie, bo rok to z kolei możemy sprawdzić takie wyzwanie karmiczne na życie. Natomiast no jakby... To jest raczej trochę takie jakby obojętne w tym momencie bycia w ciąży, tak? No bo ani nie mamy wpływu na to, że temu dziecku jakoś w tym możemy pomóc, ani przeszkodzić, więc to jest bardziej taka ciekawostka, którą możemy się dowiedzieć jeszcze przed porodem. Ale finalnie no, ta data porodu jest istotna, dlatego że my wtedy wiemy, jaka jest suma z tych cyfr wszystkich w dacie urodzenia i wiemy w ogóle, po pierwsze, jaka liczba się urodziła. Tak, dzień urodzenia to jest też około 20% naszej osobowości, zwłaszcza między 28 a 56 rokiem życia, no więc, a ten dzień to wiemy dopiero na końcu, tak? I też dzień mówi o relacji, jaką mamy z tatą, więc to też jest bardzo ciekawe. Dlatego dla mnie, szczerze mówiąc, w ciąży to jest takie bardziej... A jestem ciekawa, może się coś tam sobie sprawdzę, ale tak naprawdę dosyć mało informacji możemy sprawdzić na tym etapie, bo po prostu istotna jest ta faktyczna data urodzenia i ona no już wtedy mówi nam wszystko, tak? Oczywiście potem jeszcze jest ten wybór imion, czasami rodzice jeszcze chwilę się tam wahają albo na przykład najpierw nadają jedno imię, potem dopiero drugie, nie wiem, na chrzcie, albo jak dziecko ma nawet rok, bo przecież to różnie bywa. I ciekawostka jeszcze jest taka, że zwłaszcza teraz jest sporo takich sytuacji, kiedy kobieta, która rodzi, nie jest w związku małżeńskim z ojcem. Tak? Ja na przykład tak miałam. I wtedy w szpitalu, jeżeli jakby nie zgłosi się wcześniej ojcostwa w urzędzie, to dziecku nadawane jest nazwisko matki. Więc to jest też ciekawe, że jak potem sumujemy jakby te wszystkie imiona i nazwiska, to to nazwisko matki też trzeba sumować. No, czyli nawet jeżeli sobie tam wyliczymy jakąś... Istotne. Tak. Żeby o tym jak nie sobie, wspomnieć, nie? Bo to jest tylko... Tak, jak sobie nawet tam wyliczymy korzystnie, że nie wiem, tutaj by było fajnie, już nam się dobre te cyfry sumują, a potem się okaże, że rodzice tego nie zgłosili wcześniej, to idą do urzędu, tak? Tam nie wiem, ile jest tam tydzień czy ileś na to zgłoszenie dziecka, i nazwisko dopiero wtedy zmienia się na nazwisko ojca. Także to też jest ważne, żeby o tym pamiętać. Wiesz co, jeszcze też są takie sytuacje, że kobieta jest w związku małżeńskim jeszcze formalnie i ma nazwisko tego męża, natomiast nie jest już z tym mężem, tylko no jest innym partnerem i jest w ciąży. I wtedy z urzędu dziecko, które się rodzi, ma nazwisko tego męża. Tak, więc tak. No czyli jakby to obecne nazwisko, które ona nosi. Tak, tak, tak. No to, no tak, no to wtedy jest to nazwisko jakby, które obecnie nosi matka. Czyli jeżeli nosi panieńskie, to panieńskie, jak nosi po obecnym mężu, który nawet nie jest ojcem, no to, to też faktycznie działa to nazwisko, tak. Bardzo ważne, żeby pamiętać o tych wszystkich nazwiskach. No a w ciąży jakby no, możemy się czegoś dowiedzieć o dziecku właśnie, jeżeli chodzi o miesiąc czy rok, ale no bardziej lepiej chyba zajmować się sobą, tak? I swoją. Tak, i po prostu pozytywną ciążą. Tak. Świadomo, mi tu pewnie bardziej pomaga joga Kundalini, prawda? Tak, no tak, w ogóle joga w ciąży i też inspirowana Kundalini, jak najbardziej tak. A powiedz mi, czy można, będąc w ciąży, na przykład z tej analizy numerologicznej wywnioskować, jaką będziemy mamą? Czy są też jakieś zapisane cechy w tych liczbach, które powiedzą nam, no jaką tą mamą będziemy, czy jakim tatą będzie nasz partner czy mąż? To znaczy, no, to generalnie jakby jest ta data faktyczna urodzenia, tak? No kobiecie jest prościej stwierdzić, jaką będzie mamą, bo o tym mówi miesiąc urodzenia, więc jeżeli data porodu jest wyznaczona na środek miesiąca,
tak jak ja na przykład miałam tam chyba, nie wiem, 15 czy któryś tam czerwca, no to raczej wiedziałam, że po prostu już się urodzi w czerwcu mój syn, więc od razu mogłam wiedzieć, że jako matka dziecka czerwcowego, tak, to z jednej strony mam tendencję do tego, żeby go zalewać miłością, w sensie pozytywnym i kochać i po prostu przekazywać dużo uczucia, a z drugiej strony mogę być trochę taką mamą nadopiekuńczą, zaborczą, taką, która oczekuje uwielbienia na przykład od swojego dziecka i jak już jestem świadoma tego, to to jest trochę mój, no, w pewnym sensie mój wybór, ale też oczywiście czasami jesteśmy po prostu w złym nastroju i też robimy co możemy najlepszego w danym momencie. Natomiast to jest trochę tak, że jak ja wibruję pozytywnie, to też wchodzę bardziej w tą pozytywną rolę wobec mojego dziecka. A jak zaczynam wibrować negatywnie, czyli po prostu jestem w gorszym nastroju, jestem zmęczona, sfrustrowana, jakieś inne trudności pojawiają się w moim życiu, to ja często wchodzę w trochę bardziej tą negatywną stronę wobec mojego dziecka. I jakby świadomość tego też trochę pozwala nam zauważyć, może i no jakby zauważyć po prostu tą sytuację, że to się zaczyna dziać. Możemy świadomie trochę szybciej zmienić to zachowanie, gdzieś tam się cofnąć, tak? Też na przykład jest tak, że mój syn jest właśnie urodzony w czerwcu, moja córka jest urodzona w październiku i ja wiem, że moje dzieci widzą mnie jako... jakby w naszym związku, mnie i mojego partnera, one widzą mnie jako tą, która musi się poświęcać. I mimo, że ja na przykład realizuję się zawodowo, mimo, że no, z mojej perspektywy prowadzę satysfakcjonujące życie, to w ich oczach, tak, bo czerwiec to jest zawsze taka mama, która poświęca bardzo dużo siebie. To jest często kobieta, która przejmuje te wszystkie domowe obowiązki emocjonalne, a natomiast październik to jest często taka rola kobiety, która musi poświęcić swoje ambicje dla domu, dla dzieci, że gdzieś nie do końca może się realizować. I mimo, że ja być może czasami będę wchodziła bardziej, w bardziej pozytywny scenariusz tej roli, to moje dzieci i tak będą miały bardziej wizję mnie jako kobiety, która się poświęcała, niż mojego partnera, bo akurat dni, w których oni się urodzili, to są takie, że stawiają mojego partnera jako osobę, która tam generalnie jest ambitna, tak, bo mój syn jest urodzony 17, więc jakby ojciec jest zdecydowanie ambitny, jest autorytetem, jest silny, jest stanowczy, realizuje się. Tak, akurat moja córka jest urodzona 15, więc tutaj ojciec bardziej kochający, ale też taki, który niekoniecznie gdzieś tam musi się poświęcać. I to jest też ciekawe jakby, że kiedy my trochę spojrzymy oczami naszych dzieci na siebie, to też możemy dużo bardziej świadomie taką rolę kształtować, bo potem częstym przypadkiem właśnie kobiet, które są urodzone w październiku, jest to, że ponieważ one widziały swoją matkę jako tą umęczoną tymi obowiązkami, która się nie mogła realizować, to one na przykład miewają blokady w założeniu rodziny. Bo nie chcą po prostu takiego scenariusza, nie chcą tego powtarzać, mają obawy, że to będzie tak samo, no bo nie znają innego scenariusza, tak? Także to są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rzeczy i jeżeli jesteśmy już świadomi tego od momentu, kiedy nasze dziecko się rodzi, czy po prostu kiedy jest małe, to możemy zupełnie inaczej do tego podchodzić, zupełnie inaczej pokazywać, no jakby bardziej pozytywne siebie, tak? Inaczej tego. Pokazywać tak. Siebie jako matkę, tak? Tak. Wiedząc, że dziecko... Zupełnie tego nie zmienimy, bo to jest pewien kod, który tak. I tak dziecko dostaje, ale możemy nadać temu tą bardziej pozytywną stronę niż tą negatywną. Brzmi to niezwykle magicznie. Ale też wiem, że numerologia to nie tylko analiza imion, nazwisk, dat urodzenia, ale również jakby wchodzi na inne obszary, na obszary biznesowe, prawda? I... Tak, to prawda. Jest to wspaniałym, wspaniałym narzędziem, bo dzięki numerologii możemy policzyć też energię nazwy naszej firmy, czy to formalną, czy nie wiem, nazwę profilu w social media, czy strony internetowej i
okazuje się, że po prostu ta energia może być sprzyjająca, może być korzystna. Tak samo możemy sprawdzić, czy dana nazwa firmy dobrze koreluje z naszą datą urodzenia. Możemy też wyznaczyć korzystną datę rozpoczęcia takiej działalności, czy założenia tego fanpage'a. I ja zawsze mówię, że to nie chodzi o to, że jak nazwa będzie niekorzystna numerologicznie, to ten biznes jest skazany na niepowodzenie. Bo przykładem jest na przykład Facebook, którego nazwa jest dosyć niekorzystna, bo to jest nazwa na cztery i w numerologii to oznacza ciężką pracę, opór materii, taka no naprawdę trzeba dużo włożyć wysiłku, żeby wypracować jakiś sukces. I trochę w historii Facebooka my to możemy zobaczyć, że oni ciągle mieli jakieś sprawy sądowe, długo nie mogli znaleźć sposobu na zmonetyzowanie swojego biznesu i to była właśnie ta czwórka. Ale jakby no Facebook osiągnął sukces, to jest niekwestionowane. Także to jest bardzo fajny przykład na to, że jeżeli coś jest dobrym pomysłem, to to się wybije, tylko pytanie, jaka będzie droga do tego. I ja uważam, że my po prostu możemy się wesprzeć dzięki numerologii, żeby to było bardziej naturalne, żeby nam po prostu szło szybciej, lepiej, łatwiej i było bardziej spójne jakby z naszą energią i też z biznesem, w którym działamy, z branżą, z tym, co chcemy rozwijać. A czy numerologia może nam też, znaczy pewnie może, dać odpowiedź na pytanie, w którym kierunku powinniśmy pójść? Ale zawodowo czy ogólnie? Zawodowo. No generalnie tak, choć to nie jest tak, że na przykład analizy numerologicznej my możemy wyczytać, że powinnaś być bankowcem albo lekarzem, albo nie wiem, youtuberem. Tak, no to by było fajne. Ale jeszcze nie słyszałam o takich metodach, bo kto wie, może ktoś odkryje. Natomiast numerologia może nam wskazać takie kierunki, które przyniosą nam satysfakcję. Może się tak zdarzyć, że na przykład nasze wyzwanie życiowe jest związane z jakimś sposobem, w jakiś sposób z tą karierą zawodową. Na przykład jeżeli ostatnie dwie cyfry roku urodzenia, czyli na przykład jak ja jestem urodzona 1989, no to sumujemy ósemkę z dziewiątką, tak? I to wychodzi 17. Ale jeżeli te dwie cyfry roku u kogoś sumują się do ósemki, to to będzie oznaczało, że wyzwaniem na życie takiej osoby jest zbudowanie stabilnej kariery zawodowej, która przynosi dobre finanse, która jest jakby właśnie taka stabilna, ułożona, ugruntowana. No i jeżeli mamy takie wyzwanie, no to tu jest już bardzo jasna wskazówka. Musisz zrobić coś, co po prostu będzie dla ciebie satysfakcjonujące finansowo, da ci ugruntowanie, czyli pewnie nie jakaś praca, gdzie raz robię to, raz robię tamto i ciągle coś zmieniam, tylko jednak coś takiego, co buduje. Rozumiem. Czyli nie konkretna, nie wiem, branża na przykład, tylko raczej no, taka ta droga. Tak, ale też możemy powiedzieć o tym, na przykład nasz dzień urodzenia bardzo dużo mówi o naszym potencjale zawodowym. Jeżeli są na przykład osoby, które są urodzone 3, 12, 21 albo 30, czyli mają trójkę w tym dniu urodzenia, to to są osoby, które mają w sobie bardzo dużo kreatywności, które lubią pracować z ludźmi, które potrzebują się realizować kreatywnie. Jeżeli tego nie mają na przykład w swojej pracy, to szybko będą się frustrować. I też raczej są to osoby, którym trudniej będzie wykonywać zadania wymagające dużego skupienia, skrupulatności, jakiejś metodyki. To są raczej wizjonerzy. Więc jak najbardziej możemy wskazać takie potencjały, takie rzeczy, które są dla nas ważne zawodowo. Czy na przykład istotne jest dla mnie to, żeby zarabiać dobre pieniądze, czy i jakiś mieć szacunek jakby w otoczeniu, w środowisku, czy może istotne jest dla mnie to, że to ma być misją, czy może istotne jest, żeby właśnie było kreatywniej z ludźmi, czy jeszcze może coś innego będzie, czy stabilnie i bezpiecznie. I tutaj dostajemy jakby już takie wskazówki, czym się kierować przy wybieraniu swojej drogi zawodowej. Ale tak jak właśnie mówię, no nie jest to taka, bo czasami też dostaję takie pytania, zastanawiam się, czy zrezygnować z etatu i iść na działalność. No ja mówię, no... Rozumiem, takiej odpowiedzi... Nie do końca, tak. Tutaj jakby trudna jest odpowiedź. Można powiedzieć, że dany okres
sprzyja takim decyzjom, tak. Ale czy akurat ten biznes, który ta osoba otworzy, to będzie na pewno dobry finansowo, no to to raczej nie odnajdziemy. Nie, no to tutaj można przeanalizować datę otwarcia, tak, nazwę, tak. Ale no, no... Czyli gdzieś tam dać takie najbardziej sprzyjające narzędzia, ale to też nie powoduje, że jakby to na 100% się uda, nie gwarantuje sukcesu, tylko daje nam jakby wsparcie energetyczne, ale jakby nasza karma, nasz proces życiowy może być zupełnie inny i my wpadniemy na jakiś pomysł, który jest z nami niespójny, no to co byśmy tutaj, że tak powiem, numerologicznie nie ustawili, to pewnie będzie to trudne, bo jest sprzeczne gdzieś z nami na przykład. Rozumiem. No jednak też mamy wolną wolę, tak czy inaczej, i no mamy, nie jest tylko tak, że wszystko jest gdzieś tam zapisane, tak karmicznie w liczbach i tak dalej, no tylko jednak też my w tym wszystkim jesteśmy i podejmujemy decyzje, wybieramy, no i właśnie ta wolna nasza wola też może ten kierunek gdzieś tam zmieniać po prostu, tak? Jak najbardziej, jak najbardziej. I tu w tym kontekście tej wolnej woli wydaje mi się, że jest ciekawa taka... Kiedyś usłyszałam właśnie u jednego astrologa, bardzo fajnie to wytłumaczył, że jest coś takiego jak fixed karma, non-fixed, nie, że generalnie, ja nie wiem, nie pamiętam już, generalnie jest taka karma, która jest po prostu stała. Jakby to jest taka rzecz, której się w ogóle nie da zmienić. Jest też, są też takie rzeczy, które są taką, o wiem, on powiedział semi-fixed, czyli takie, że jakby... Generalnie są nam przeznaczone, ale jak użyjemy dużo swojej siły woli, to możemy to zmienić. I są też takie rzeczy, które w ogóle nie są stałe i po prostu tutaj kompletnie to zależy od tego, co my chcemy zrobić. I teraz, no właśnie, i tutaj możemy na przykład powiedzieć, w numerologii to nie jest tak, że ja wszystko mogę tak określić, ale są pewne wskazówki, które na przykład, pewne jakieś liczby, że ja mogę powiedzieć, no... jest naprawdę duża szansa, że generalnie w życiu będziesz mieć pieniądze. I naprawdę po prostu spotykam, to na przykład dotyczy osób urodzonych 17. Słuchaj, ile osób by mnie spotkała i to są różne scenariusze. Jedni się sami dorobili, inni po prostu urodzili się i są bogaci, inni wrzenili się w kogoś, kto jest bogaty, ale niczym się nie parali. Dobrze pamiętam. Ale po prostu te pieniądze są. Dobrze pamiętam, że twój syn 17 się urodził? Mój syn, tak, i ja też. Ty też! No. Tak. I to na przykład nie chodzi o to, że to są miliony jakieś, że to po prostu urodzenie 17 będą milionerami, ale chodzi o to, że po prostu te pieniądze, ma się taki standard życia, który jest okej, tak? Albo oczywiście może być wyżej. Natomiast generalnie gdzieś te finanse sprzyjają i to jest coś takiego, co w życiu po prostu towarzyszy. U kogoś można powiedzieć, że na przykład gdzieś to sukces, który on będzie wypracowywał, to nie będzie tak, że manna z nieba spadnie, tylko to będzie taki gruntowny, wiesz, krok po kroku, ale stabilny. I więc tutaj są jakby takie pewne rzeczy, które trochę są nam jakby z góry nadane, ale naszą decyzją jest, jak my na to zareagujemy. Czy my po prostu usiądziemy, się obrazimy i powiemy, skoro mój sukces ma być wypracowany, to ja nic nie będę robić. Albo gdzieś... inaczej, skoro ja mam mieć kasę, tak. Dobra, to po prostu szastam sobie. Tak, to sobie siedzę i w takim razie niech leci. I pewnie tak by było. Natomiast chodzi o to, że to życie mi nie daje wtedy satysfakcji. Tak, ja gdzieś z roku na rok mam coraz większą frustrację, bo po prostu nie podążam za tą moją ścieżką, nie podążam za tą moją karmą. Więc moim zdaniem znowu tutaj świadomość tego, co jest tą naszą ścieżką, co jest tym naszym potencjałem, po prostu paradoksalnie daje nam dużo więcej wolności przez tą świadomość, że my możemy dużo z taką po prostu wiedzą większą podejmować te decyzje, bo wiemy, co się dzieje, wiemy, co przychodzi, wiemy, dlaczego pojawiają się pewne okoliczności. I dla mnie to jest po prostu ogromna siła. Tak, ja też tak sobie o tym myślę. Daje to zrozumienie wielu procesów, które się dzieją wokół nas, które się dzieją z nami, które się dzieją w naszym związku, w naszym życiu, w naszej pracy i też pewnego rodzaju takie poczucie bezpieczeństwa, bo jeżeli na przykład trafia się jakieś zawirowanie, czyli ktoś, nie wiem, traci pracę na przykład, a jest urodzony 17, no to sobie myśli,
Okej, okay. Wszystko tak, będzie to dobrze. Generalnie się myśli, aha, to pewnie coś lepszego jest za rogiem. Dokładnie, nie? I to jest właśnie takie fajne, takie i zrozumienie, i takie też poczucie bezpieczeństwa. Jak no trochę tak. Czy taka analiza numerologiczna może być fajnym prezentem dla kogoś? Czyli mamy partnera, partnerkę, nie wiem, koleżankę, przyjaciela, kogokolwiek. I czy można zamówić na przykład u Ciebie taką analizę numerologiczną pełną dla tej osoby? Jak najbardziej. Ja robię takie analizy opisowe, więc tym bardziej można to zamówić na prezent, bo po prostu możemy wręczyć taki opis osobowości właśnie z tymi wyzwaniami, z tymi energiami, które nam sprzyjają. I przyznam, że sporo osób jakby zamawia właśnie na prezent taką analizę. Też wiem, że wiele osób gdzieś przy urodzeniu dziecka albo kiedy to dziecko jest gdzieś tam jeszcze takie mniejsze, już zamawia sobie taką analizę i też kobiety do mnie piszą później, no bo zwykle są to mamy, że mówią, o mamo, to ja teraz rozumiem, dlaczego mój partner jest taki w stosunku do dziecka, albo nie wiem, czegoś nie robi, albo coś robi, dlaczego my mamy taki stosunek, a ja na przykład jestem taka bojaźliwa o to dziecko, albo wręcz jestem bardzo wyluzowana, a wszyscy mówią, że powinnam się bardziej przejmować, więc to... No, ja zawsze mówię, że to jest świetny prezent, bo po prostu my dajemy komuś taki opis tego, jak on może sobie lepiej poradzić w życiu z różnymi sytuacjami, lepiej zrozumieć pewne mechanizmy. Natomiast faktycznie jest tak, że zauważyłam, że gdzieś osoby, które są bardzo sceptyczne do tego typu wiedzy, bo przecież też tak jest, że jest jednak gdzieś tam grono osób, które nie ufają tego typu metodom, to chyba nie ma sensu nawet im tego narzucać, bo też bywa, że kobieta się zainteresuje i chciałaby teraz, żeby partner się w to wkręcił, a on w ogóle jakoś tak nie czuje tego klimatu, więc pewnie warto gdzieś intuicyjnie patrzeć i dać to komuś, kto faktycznie chce z tego skorzystać i to będzie dla niego coś cennego, a nie będzie gdzieś to jakąś takim, później nie wiem, jakąś sytuacją taką napięcia czy niezadowolenia. Tak, moja koleżanka. Tak. Nie, że to ktoś no właśnie. Że teraz egzorcyzmy trzeba odprawić nad tym. No i też właśnie bardzo fajne na prezent dla dziecka, no tylko to dziecko musi się już urodzić, nie? Żebyśmy mieli tą Tak, żeby było co analizować, dokładnie. Ale wiesz co, mnie się bardzo podoba taki prezent, dlatego że on też świetnie się wpisuje w taką ideę minimalizmu i nie kupowania kolejnych nowych rzeczy, czy jakoś, nie wiem, kupowania przedwcześnie mnóstwa rzeczy dla dziecka, dlatego że być może w ogóle nie będziemy tego potrzebować, czy nawet dla siebie, tak? No nie wiem, po co kupować laktator przed urodzeniem dziecka, jak być może w ogóle nam nie będzie żaden laktator potrzebny, tak? Teraz jest wszystko na tyle dostępne, że w każdej chwili można pójść i kupić albo, nie wiem, pożyczyć od koleżanki. A taka analiza numerologiczna, no to jest takie coś, wiesz, to jest... Takie, że no to, że tak powiem, na pewno gdzieś tam będzie się odnosiło do dziecka, będzie powodowało, że trochę lepiej będziemy rozumieć też zachowania. Ja też czasami dostaję takie pytanie, w jakim wieku w ogóle to u dzieci się zaczyna sprawdzać? I ja patrząc na moje dzieci, no bo jakby tutaj razu, mam takie... Prawda? No właśnie, mam tutaj takie case study jakby od razu, to moim zdaniem widać to już przy niemowlakach, natomiast oczywiście to pewnie można już gdzieś, że tak powiem, stosować inne traktowanie, tak, ze względu na to, jakie jest dane dziecko, bo może się okazać, że urodziło nam się bardzo, bardzo wrażliwe dziecko i po prostu jakakolwiek rozłąka z mamą, to jest dramatem i zakrawał już o jakieś traumy czasami. I tak na przykład jest z dziećmi czerwcowymi, bo pamiętam, że jak mój syn miał 3 miesiące, ja pierwszy raz wyszłam wieczorem, jak on już zasnął na 3 godziny, to następnego dnia on dostał zapalenia oskrzeli, które po prostu leczyliśmy nie wiadomo ile, tak znikąd. I oczywiście tu być może nie każdy gdzieś wierzy w te psychosomatyczne powody chorób, natomiast ja widzę po prostu,
i to jest u dzieci czerwcowych, urodzonych w czerwcu, że ta mama to jest tak ważna osoba, że jest takie przywiązanie, że chce się być z tą mamą, chce się przytulać, chce się po prostu czuć tą mamę. No zatrzymał bardziej się więcej. Jednak, tak? Zatrzymał tak, się, dostał zapalenia o skrzeli, no i już mama nie wychodziła nigdzie. I mama już nie wychodziła, dokładnie. Co więcej, cały czas z nim siedziała i jeszcze, że tak powiem, pierś była na zawołanie, no bo przecież jest chory, więc, że tak powiem, osiągnął, co chciał. Ale tak. I tak naprawdę u mnie to już jest, znaczy moim zdaniem to jest od urodzenia możemy zacząć to stosować, a potem też po prostu służy nam to w takim rozumieniu lepiej naszego dziecka. Na przykład mój syn i córka są jakby jedno i drugie, są dużymi indywidualistami, natomiast moja córka jest dużo bardziej taka niezależna. To też jest domena dzieci właśnie urodzonych w styczniu i w październiku. Mimo, że jest młodsza, prawda? Jest młodsza, no, ma 2 latka, nie, tak? Nie, ona jest młodsza faktycznie, natomiast po prostu to są niesamowicie skrajne rozjazdy, jeśli chodzi o adaptację do nowych sytuacji. To jakby już nie jest tylko wynik tego miesiąca urodzenia, tylko gdzieś tam całego ich portretu numerologicznego, ale mój syn, kiedy my wchodzimy gdzieś nawet do osób, które już widzieliśmy kilka razy, on po prostu ma bite 20 minut, gdzie się nie odzywa, nikt go nie może dotykać i on najchętniej siedzi przyczepiony do mojej nogi. Mimo, że już mam 3,5 roku, to jest po prostu zawsze tak samo, a moja córka wchodzi i ona zaczyna gadać, ona po prostu zaczyna zaczepiać, gadać, robić i można by powiedzieć, że coś jest nie tak z tym starszym dzieckiem, ono jest jakieś dziwne, prawda, ono jest jakieś, nie wiem, trzeba coś z nim zrobić, wypychać go może na siłę, a w momencie, kiedy wiemy, że ja na przykład wiem, że on po prostu jest dzieckiem, które potrzebuje dużo stabilizacji, które wolno się przystosowuje do zmian, które najchętniej to by codziennie robił to samo o tych samych porach i byłby po prostu tam najbardziej zachwycony, bo to jest jego strefa bezpieczeństwa, to ja rozumiem to zupełnie inaczej. I nie krytykuję go, tylko po prostu wspieram go w tym. Na przykład wcześniej opowiadam mu, gdzie pójdziemy, kto tam będzie, co będziemy robić, opowiadam mu, jaki jest plan. On jest w ogóle zachwycony. On uwielbia słuchać, jaki będzie plan. Także to są takie mikro, małe rzeczy, które powodują, że moim zdaniem po prostu takie codzienne życie rodzinne w relacjach z dziećmi jest łatwiejsze. Jest oparte na większym zrozumieniu, akceptacji i de facto wspieraniu tych dzieci trochę w ich trudnościach, a nie takiemu zdziwieniu, że po prostu czy to dziecko nie może się ogarnąć, albo nie wiem, jeszcze jakby tutaj inaczej, tak, wiem, to można komentować. Denerwowanie się na dziecko, prawda? Tak. A znając właśnie taką analizę, no to jakby rozumiemy, dlaczego tak się dzieje i możemy niesamowicie wesprzeć to nasze dziecko, no, które na tym świecie się znalazło. Tak, po prostu sobie z czymś nie radzi, tak? A my nie wiemy, o co mu chodzi. No właśnie, no i tak jak powiedziałaś, to widać już od samego początku. Masz 2 dzieci, więc od samego początku widziałaś tą różnicę. Ja też mam 2 dzieci. Oczywiście jest mi teraz trudno tak pamięcią wrócić do tych takich lat, do tych momentów, kiedy byli noworodkami czy niemowlakami, ale jednak jak wracam, to ja widzę, że od początku oni byli zupełnie inni. No i teraz już mój syn jest dorosły, córka jeszcze nie, ale no, też już jest duża, więc są zupełnie inni. No i właśnie, no, z tego samego domu, ta sama matka. Tak. Tak, tak. Jak to możliwe? No jednak możliwe, więc rzeczywiście taka analiza no, niesamowicie może nam rodzicom pomóc właśnie w tych relacjach z dziećmi, ale też właśnie wiedząc pewne rzeczy, które są przypisane do tej daty urodzenia, to zobacz, to my już będziemy dużo uważniejsi na te niuansiki, prawda? Mm-hmm. Bo tak to może ten czas tak leci szybko, kobiety często, no rodzina cała, to jest duża zmiana, pojawiło się dziecko dzień za dniem, karmimy, przebijamy i tak dalej, a my może właśnie te niuansiki będziemy wyławiać właśnie w tej codzienności i widzieć, że aha, to dlatego on, nie wiem, tak długo na przykład coś tam śpi albo nie śpi, albo coś innego robi, tak, to właśnie tak. To wynika z tej analizy. Więc tak, bo to się potem sprowadza do takich kwestii, wiesz, jakby na moim etapie, że
jedno się odpieluchuje szybciej, drugie wolniej, że adaptacja w żłobku trwa 2 tygodnie albo 2 dni, bo to są takie różnice, że jakby właśnie ty podchodzisz z większą uważnością do tego dziecka i wiesz, w których momentach w ogóle mocą większą uwagę poświęcić, bo na przykład wiesz, że jak jedno jest samodzielne i też jakby ja wiem, że jedno i drugie z moich dzieci raczej będzie mało mogło wpłynąć na nich otoczenie, bo gdzieś są dosyć silnymi osobowościami, to na przykład puszczając ich gdzieś później do szkoły czy do innego miejsca, ja mam trochę może mniejsze obawy o to, że na przykład gdzieś tam ich znajdę, bo próbując zaimponować komuś będą coś tam brali albo nie wiem, no jakby teraz już są różne ryzyka, ale na przykład powinnam uważać na to, że nie wiem, będą mieli w nosie to, co do nich mówię, więc muszę z jakimś sprytem do tego podejść, żeby do czegoś ich przekonać. I trochę tak wiem też jako rodzic, gdzie poświęcać tą energię, na co ją jakby bardziej, wiesz, pochylić. I tu też jest ta uważność, o której ty mówisz i też właśnie obserwowanie, że o, tu moje dziecko sobie świetnie radzi. Czyli to jest ten jednak ten talent, który być może warto wspierać. Bo to faktycznie też już wiem gdzieś tam z tej numerologii i tu na przykład mi się już potwierdza, to sobie myślę, okej, to zapiszę je jednak na tańce, albo okej, nie wiem, to jednak nie jest dla niego sport i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. Super, ale słuchaj, niesamowita jest ta wiedza, właśnie tak jak wcześniej myślałam, że to tylko, wiesz, taki dzień, miesiąc, rok i jestem szóstką i tyle, a to się okazuje, że No, to jest bardzo głębokie, szerokie i niesłychanie dostarczające niesłychanie dużej ilości informacji na temat naszego życia, tego, co możemy zrobić, czym się kierować, a gdzie odpuścić, a gdzie jakby mocniej uderzyć. Także super, niesamowita ta wiedza i bardzo, bardzo jeszcze raz to podkreślę, podoba mi się pomysł takiego podarunku. Nawet my sami jako rodzice możemy dla naszego dziecka to zrobić taki prezent i później na przykład na 18 urodziny. Tak, albo nawet też spotykam się z tym, że mamy jakby kupują właśnie swoim dzieciom, które są gdzieś w liceum, gdzieś w tym okresie wybierania, co dalej, w jakim kierunku się rozwijać. I okazuje się, że tam jest właśnie, są jakieś cenne wskazówki po prostu, w którym kierunku w ogóle iść. Jaki potencjał ma to moje dziecko, co mu się wydaje, że jest o nim, a co faktycznie jest o nim. Także no po prostu to jest, wydaje mi się, w bardzo różnych sytuacjach może być naprawdę przydatne. Dokładnie, super. Bardzo Tobie dziękuję. Jeszcze wiem, o co chciałam Ciebie zapytać. Czy trzeba być dobrym z matematyki, żeby być numerologiem? Nie wystarczy mieć kalkulator. Okej. Nie, naprawdę, ja byłam nogą z matematyki, ale faktycznie, żeby być dobrym z numerologii, to moim zdaniem warto jednak dostrzegać pewne schematy i tendencje, bo gdzieś tam wydaje mi się, że no jak już czytam tak zbiorczo te wszystkie liczby, no to już trzeba tam potem łączyć, że tu ktoś jest szóstką, tu ma taki dzień urodzenia, a tu tą energię, a tam tą. I jakby widzieć takie, bo to clue jest w tym wszystkim, jak to połączyć. I tam wychodzą te takie najcenniejsze znaleziska. Więc na pewno taka wiedza trochę takiego matrycowego widzenia, a przy okazji gdzieś ta empatia i takie umiejętność wczucia się w drugiego człowieka, myślę, że się przydaje. Okej. No dobrze. Kaja, bardzo Tobie dziękuję. Fajnie, dziękuję, że się spotykamy w ogóle na początku roku, dlatego że teraz no, wiele rzeczy można zacząć na nowo i być może ktoś też zdecyduje się właśnie rozpocząć ten rok taką analizą numerologiczną. Także dzięki wielkie, do zobaczenia, dziękuję, usłyszenia. Dziękuję wszystkim. Pa, pa.